hands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay. Cause the eye of the ranger are upon you, any wrong you do he's gonna see. When you're in Texas, look behind you, cause that's where the ranger's gonna be. Dum 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 pam pam. Dlaczemu? Dlaczemu taka muzyka na dobry start? Gimby nie znają, nie pamiętają nawet takich rzeczy, ale myślę, że większość z was kojarzy. Nie wiem dlaczego, po prostu tak jakoś z chlebem chciałem zacząć, a mi się wkręciło. Tak czy inaczej, witam was bardzo serdecznie wszystkich razem i z osobna na kolejnej serii Zagrajmy Wy na moim skromnym kanale. Przemawia do was oczywiście niezmiennie od lat Grzechu 40. Muszę nie zapominać o oddychaniu, bo jestem bardzo podekscytowany w związku z tym, co tutaj teraz ma miejsce. Zaczynamy serię, ale serię niebagatelną, nie byle jaką. Mam nadzieję, że jedną z najlepszych serii, jakie poczynię. O, uderzyłem w statyw, więc super. Widzicie, jak gestykuluję tutaj w tle? Nie widzicie, ale mam nadzieję, że sobie to wyobrażacie. Mam nadzieję również, że będzie to jedna z najbardziej imponujących i wyjątkowych serii, bardziej klimatycznych, no i dobrze wykonanych serii, jakie do tej pory poczyniłem w całej mojej historii działalności na YouTubie. A wiem, o czym mówię, bo trochę tych klipów filmowych jednak natworzyłem. Oczywiście będziemy pogrywali sobie Farminga 22 na wszystkich DLC-kach, na pierdylionie pindylionów modów. No i rzecz jasna, co ciekawe, z kierownicą. Więc na dobry start już mam taki apel do was. Jeżeli delikatnie bym się gubił, czegoś nie ogarniał, jeżeli na samym początku ta seria przybrałaby miano troszeczkę niemrawej, miejcie w stosunku do mnie pewną dozę wyrozumiałości. Jest to związane z tym, że ja nigdy w moim realnie istniejącym życiu nie grałem na nie grałem na... Co to się to nazywa? Na kierownicy! O właśnie, uciekło mi słowo. Naprawdę, nigdy w życiu na kierownicy nie grałem. Więc dla mnie to jest zupełna nowość. Seria, myślę, jest dosyć unikalna ze względu na to, że naprawdę włożyłem potwornie dużo czasu i pracy w to, żeby ją wdrożyć w takiej formie, jak zaraz zobaczycie. Mam nadzieję, że to doceniacie, że ktokolwiek, chociaż jeden widz to doceni, dlatego że no setki godzin, żeby to tak wyglądało, myślę, że nie skłamię, jeżeli przyznam, iż tak w rzeczywistości było. Setki godzin spędzone w realnym świecie na modowaniu tegoż właśnie tytułu. Korzystam obecnie z ponad połowy tysiąca modów. Są to mody na grafikę, na shadery, na udźwiękowienie, na obiekty, na wszystko. Boże kochany, przenajsłodszy, czego tutaj nie ma, nawet drzewa są. Więc uwierzcie mi na słowo, że to nie jest ten Farming, którego znacie. Inna kwestia tej natury i maści, że właśnie ta kierownica, no i sama budowa gospodarstwa zajęła mi dokładnie 15 godzin i 8 minut. No... Coś na ten temat wiem, po prostu ludziska, rzucona praca, rodzina, która mnie wykleła, żona, która się ze mną rozwiodła, życie, które zostało zniszczone w posadach, obróciło się w gruzy, ale najważniejsze jest to, że będziecie mieli tą serię z Farminga. Patrzcie, jak was kocham. Nie, no dobra, może tak makabrycznie nie było, ale mimo wszystko rzeczywiście sporo wyrzeczeń i bardzo dużo czasu, zapału, pracy, nawet z ustawieniem tego wszystkiego, co tutaj widzicie, znaczy, znowu, po raz kolejny, wy tego nie widzicie, ale mam przed sobą całe stanowisko dowodzenia wszechświatem. Kiedy do was teraz mówię, mam dwa monitory, subwoofer, mikrofon na zupełnie innym, nowym statywie podwieszanym od góry. Przede mną jest oczywiście sama kierownica, do tego mam jeszcze pedały, a raczej przyrządy do nacisku kończyn dolnych, żeby nie używać tego słowa na P, którym, co po niektórym się źle kojarzy. Co jeszcze? Klawiatura na specjalnym podwyższeniu, odprowadzenie kabli, żebym się w nich nie zaplątał, jeszcze słuchawki i tak dalej, panel sterowania od samych twórców gry, więc no...
Uwierzcie mi na słowo, mam tutaj naprawdę stanowisko dowodzenia wszechświatem. No ale dobra, lecimy z samym gameplayem. Na dobry start, początek, czyli założenia tej serii, potem szybkie oprowadzenie was po gospodarstwie, po tym jak ostatecznie ono wygląda, wyjazd na pola i być może dzisiaj zajmiemy się jeszcze jakąś pracą. Dlaczego mówię być może? Z tego prostego powodu, że wiecie, iż lubię się rozgadywać, a dużo wam mam do pokazania, dlatego też weźcie, potraktujcie ten pierwszy materiał raczej jako taki zapoznawczy. Tutaj tego gameplayu będzie stosunkowo mniej, więcej właśnie pokazywania, więc mam nadzieję, że za złe mi tego mieć nie będziecie. Coś jeszcze chciałem dopowiedzieć na dobry start, ale dla Boga teraz po prostu zapomniałem, więc być może wyjdzie w praniu, być może nie wyjdzie. Wejdźmy zatem w to gospodarstwo. A wiem, co miałem powiedzieć. Dobrze, w porę przypomniałem sobie przed przekroczeniem wrót. Mianowicie założenia tej serii. Założenie... Przepraszam, po obiadku jestem. Założenie tej serii jest następujące. Gospodarka na Zdziechowie spłonęła. Pieprznął piorun w stodołę. Niektóre sprzęty udało się uratować, inne spłonęły. Ja z kolei na zaproszenie mojej rodziny, dokładniej precyzując mojego wujka Stanisława Pierdacznicy, pojechałem do niego na jego gospodarstwo Zielonka, oczywiście na mapie, no we wsi Zielonka, gdzie prawdopodobnie zostanę z tym wszystkim, dlatego że wujek, no do wujka przyjechałem, wujek nie ma dziedzica tronu, nie ma następcy, więc wszystko przepisze na mnie. No i to, co tutaj zobaczycie, jest soczystym miszmaszem pomiędzy tym, co miałem na Zdziechowie, a tym, co miał wujek bezpośrednio tutaj, więc będzie soczysta doza nowych sprzętów, których do tej pory nie widzieliśmy, będzie soczysta doza starych sprzętów, które doskonale znamy, ale ogólne założenie było takie, aby nie męczyć was ponownie tym, co już widzieliście, to znaczy pojawiły się tutaj dwa takie ciągniki, które do tej pory już dobrze znamy, bo już żeśmy im się przyglądali. Ale jako, że to jest start nowej serii, to uznałem, że muszą się one pojawić, choćby na dobry początek, choćby na chwilę. Szybko je zmienię, ale żeby mieć taki feeling, takie poczucie, że to jest polskie gospodarstwo rolne, prawda? Bo kojarzymy te ciągniki właśnie z naszą wsią, one są takie archetypiczne, wyjątkowe, wspaniałe po prostu. Więc nie peszcie się, szybko się ich pozbędę, ale na start musiały być. Na pozostałe sprzęty, założenie było takie, żeby nie cofać się w rozwoju, więc raczej jest to gospodarstwo rolne tych gabarytów, jak to Zdziechowskie. Nie zaczynamy od zera, nie będę znowu jeździł ciągnikami, co mają 28 koni, takim Wladimircem, tylko na przykład 75-konnym Ursusem, czterocylindrowym, ciężkim niedźwiadkiem, którego ściągnąłem bezpośrednio ze Zdziechowa, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. Dobra, czyli co? Oczywiście na mapie, mam to jeszcze, pokażę na mapie, jak to jest rozlokowane, troszeczkę tą mapę przekształciłem, ale wiadomo, nie całą, tylko głównie tam, gdzie ja prowadzę gameplay. Z tego, co widzicie, znajduje się na działce tutaj, jaki to jest numer 44. No, grunty raczej słabe, ale na grunty w ogóle obecnie nie patrzyłem. Bardziej kierowałem się tym, jakie pola mi się podobają. W ogóle na urodzajność nie zwracałem uwagi. Oczywiście mapa Zielonka z DLC, tak jak mówiłem. Mamy land 44, tutaj znajduje się nasze gospodarstwo. Zależało mi na tym, żeby mieć fajne ukształtowanie terenu, być w miarę blisko niezwykle klimatycznej wsi, a do tego mieć w miarę blisko do sklepu i mam rewelacyjną, fenomenalną miejscówkę, dlatego że jestem blisko wsi, bardzo fajną działkę zająłem, mam blisko do sklepu i jeszcze w dodatku do hodowcy zwierząt, co jest, myślę, bardzo wygodne. Do tego land 36, tutaj mam pola i land 62, tutaj również moje pola się znajdują, w nich jeszcze muszę trochę pozmieniać, okazało się, że są zbyt małe, ale to jeszcze w praniu wyjdzie. Mój dom, ogródeczek, oczywiście na Zdziechowie szedłem ludziska w czerwoną cegłę, tutaj moim wyznacznikiem jest raczej biały pustak. No i na pierwszy start, z tego co widzicie, no jest ten sentyment, jest ta nostalgia. Czekajcie! Hell yeah! Pięknie! A musiałem odpalić. Ursus C360, no to jest od wujka, tak? Wujek tym gospodarował, więc to jest nowy ciągnik. Nowy, stary tak naprawdę, ale uznałem, że Ursus musi być. Chociaż na początek tej serii, żeby coś się działo, żebyśmy czuli, że to jest właśnie to, to epicentrum znakomitości. Idziemy dalej. Z tego, co widzicie, moja działka troszeczkę wyżej posadowiona od działek sąsiadów. Handel gazem, to już miałem. Mamy ładowacz. Ładowacz Forschnita niemieckiego. No nie będę miał już koparki Belarusa. Uznałem, że pewien
tempowe świeżości się tutaj przyda. No i to powinna być maszynka, która Was ukontentuje, tak samo jak sieczkarnia samojezdna, czyli tak zwany Siloso Combine. Wcześniej dysponowałem Orkanem, teraz znowu mam Forschnitta. Więc idziemy w Niemce. W Niemce typowo to są wszystko niemieckie marki, tak samo jak IFA. O tym Wam jeszcze będę opowiadał w przyszłości, ale jest to samochód ciężarowy niemiecki. Oczywiście na Zdziechowie miałem Gaza radzieckiego, teraz będę miał IFE. Do materiałów czysto sypkich, do tych materiałów paletowych Tatra, tak jak było, tak też jest. Powiększony siewnik do zimnioka. Mamy tutaj jeszcze niektóre maszyny do marchwi, dlatego że chciałem przy drugim sezonie już marchew odejść. Wiecie, tak Wam powiem, że już przy drugim sezonie chciałem w tą marchew odchodzić. No i mam jeszcze do kupienia kombajn do marchwi, który kosztuje 43 tysiące złotych, więc głównie na to będę odkładał. Natomiast już pewne maszyny pod to mam. Oczywiście wróciłem do samozaładowczej przyczepy Autosana, dlatego że teoretycznie odszedłem w tą forsznitowską, ale nie do końca mi ona pasowała. No i mamy siewnik ten, który już doskonale znamy. Tutaj są potężne garaże, z tego co widzicie, naprawdę o gigantycznym, niczym moje przyrodzenie, zapasie ładowności. Gruber, ta wielka, słynna, ośmiotonowa przyczepa, malowana na żółto. Mamy rozrzutnik nawozu, słoneczko polskie, rzecz jasna. To wszystko są sprzęty, które doskonale kojarzymy. Przyczepa na kiszonkę, z tego też będę korzystał. No i sam wózek widłowy. Silos nieco starszy niż kiedyś, ale myślę też, że Diablo klimatyczny powinien dać radę. Tutaj mamy siewnik do marchwi. Będę się starał wykorzystywać potencjał tego DLC-ka, czyli marchew, co tam jeszcze jest, burak, taki zwykły, spożywczy, nie ten cukrowy. I jeszcze mamy seller, to było? Nie, to coś innego było. God damn it. Zaraz Wam powiem, co to było. Pasternak, to wszystko będzie hodowane, raczej uprawiane. Powiadam, będzie uprawiane. Tutaj mamy kurnik, kurniki mamy dwa. Zrezygnowałem z krów, te krowy będę miał. Do krów będę dochodził, ale na razie dwa kurniki. I tak chciałem mieć na Zdziechowie dwa kurniki. Niosą się zamiarem zakupu kolejnego, to tutaj już mam. No i taka studnia, wiadomo, wieś pełną gębą. Tutaj mamy drugie garaże, ciągnik. No to się udało uratować ze Zdziechowa, prawda? Tego Ursusa C385 doskonale znamy. Drugie wiaty garażowe. Mamy kosiarkę Samasza, czyli porządną. Mamy piękny rozrzucacz do nawozu mokrego. Nie pamiętam, to jest polska marka, ale nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywa. Gdzieś tu będzie napisane? P329 opryskiwacz zawieszany. No fajnie, a nazwa jakiejś firmy? Coś to tego z śmegę, coś tu będzie? Nic nie będzie, nie zasługujemy. Co to jest? Czekaj. Projekt unijny. No coś to w każdym razie jakaś polska marka jest. Wróciłem do zwykłej kostkarki, w sensie prasy polskiej. No tak, ten forsznik nie do końca działał. Oczywiście mamy jeszcze... co to jest? Ślusowice. Niech ta będzie, że ślusowice to są wały uprawowe, zgarniarka. No i co? I mamy bardzo fajny odchwaszczacz. Nie byłem zadowolony z tego zdziechowskiego odchwaszczacza, powiem Wam szczerze, mam nadzieję, że z tego będę bardzo mocno zadowolony. Tutaj pomniejszy garaż. No wiadomo, gazik, przepraszam, UAZ. To jest UAZ, Jeep ze wschodu. I tam z tyłu jeszcze brona taka aktywna się znajduje. Tutaj wychodzimy na pole, mamy przetrząsacz, mamy doskonale nam znaną Unię Tytan, z tego co pamiętam, czyli polski rozrzucacz do nawozu. To się nazywa RCW? Chyba tak. Tak ten wóz się nazywa, do wapna. Mamy nie za wielki rostelmasz. To jest oczywiście ta brona talerzowa. No i co dalej? Siewnik do kukurydzy, wiadomo. Kombajn Anka, z którego nie będę zbyt wiele korzystał raczej, ale chciałem go przetestować. Na starej serii miałem Bolko. Potężny, właśnie nie jestem do końca pewien tej maszyny, bo to jest bardzo fajny gruber, który strasznie mocno mi się spodobał, ale z drugiej strony nie wiem, czy moje ciągniki będą miały dostatecznie dużo mocy, żeby z niego korzystać. Tutaj mamy pole. No, pole, taki areał, ja wiem, ile tutaj może być, może z pół hektara, może nawet nie. W każdym razie pole jest, zbiornik na kiszonkę również jest. Tutaj tuczniki pięknie się tuczą, jak to tuczniki zwykły robić. Odprężają się i zbiornik na sam obornik tam się znajduje. Teoretycznie wy widzieliście, jak ja tą gospę budowałem na Steamie, raczej na streamie, tak powinienem powiedzieć, ale ludziska, pewne rzeczy jeszcze dobudowałem, dopieściłem, to Wam pokażę. No tutaj taki sobie składzik z paliwem, ze wszystkim.
Idziemy dalej. Krów na razie niby nie mam, ale paszowóz ze Zdziechowa udało się uratować, więc w przyszłości się przyda. Kolejny kurnik znajduje się w tym miejscu, pomieszczenia gospodarcze. Oczywiście z pewnością już dostrzegliście, że mamy Belarusa. Mamy MTZ 80 Belarusa, jeden, no praktycznie najmocniejszy obecnie posiadany przeze mnie ciągnik. Należał do wujka, teraz ja go przejąłem. Tamten Ursus, ten nowy 4314 bodajże, chyba tak się nazywał, się spalił, ale teraz mamy taki powiew ze wschodu, myślę, bardzo fajna maszynka. Harosza ja maszyna, Janusz! Mamy tutaj oczywiście samą, czy to jest w ogóle włączone, tak bym chciał zapytać. Czy ja mam włączone ludziska, moje przybytki, tak jest, wszystko jest załączone, mamy szklarnię. Mamy szklarnię i bizona, ale to nie jest ten bizon, którego my znamy, kojarzymy, pamiętamy, dlatego że wtedy miałem zwykłego bizona Z060 ileś tam, chyba 3. To jest bizon super, on wygląda inaczej, ma inne kształty, inną bryłę, no i to jest taka nowocześniejsza maszynka, więc powinno wam się spodobać, z czarną kabiną awangardowo. Cóż mogę powiedzieć, znowu bizon. Teoretycznie. Planowałem kupić coś innego, ale alternatywnie pomyślałem sobie, na start tej serii fajnie by było tego bizona przytulić, bo klimat jest po prostu fenomenalny, więc nie mogłem się temu oprzeć. Mamy header do bizona, oczywiście rozrzucacz do gnojowicy, header do kukurydzy, tutaj mamy ule. Uli mamy dużo, ale są to ule po wielokroć mniej wydajne od tych, które znamy, więc spokojnie, z tego za wiele kasy nie będę miał. Ogród na zapleczu, tutaj znowu kuroki. No i co? Mamy przyczepę. W miejsce tej zielono-żółtej przyczepy, którą pamiętacie, zakupiłem taką. Niby to jest jakaś znowu postsowiecka. Co tu jest napisane? Rozgrużaja, Prisiep, odkroj, zamki. Proszę bardzo. Drewniana, stara, rozwalająca się, ale na start powinna wystarczyć. Sraczek z odprowadzeniem moich odchodów do stawu. No trudno, brudny staw będzie, no. Oczywiście zbiornik na wodę, w sensie ta, no, beczka. No i kolejny klasyk, tak jak powiedziałem, dwa takie ciągniki na start. Długo na tej serii nie zawietają, ale musiały być, bo ten klimat, to jest tak rewelacyjnie wykonany mod, tak świetnie udźwiękowiony. Ursus C330, moja najsłabsza obecnie posiadana maszynka, ale myślę, piekielnie klimatyczna. Idziemy dalej, rozwalający się ZIŁ, oczywiście wrak, no bo to już jest taki znak rozpoznawalny mojej gospy. No i mamy taki stary, rozwalający się, to jest bodajże, czekajcie, jak to się nazywa, Głębosz, właśnie, Głębosz, szukałem tego słowa w umyśle mym bezbrzeżnym. Głębosz stary, perelowski. Po co mi Głębosz, zapytacie? Ano po to, że, zresztą zaraz wam pokażę, po co mi Głębosz. Mam tutaj konkretny plan z tym Głęboszem. Uwierzcie mi na słowo. Ile nagrywamy? 16 minut, nieźle idzie. Idziemy, na razie wskakuję na rower. Pokażę wam objazdówkę, zrobię po moich polach. Pole na zapleczu mojej gospy już widzieliście. Jeszcze raz sobie tam wjadę. Tam obecnie jest zasiana kukurydza. Ogólnie chciałem wskoczyć, właśnie, jeszcze pługa wam nie pokazałem. Zarąbisty mod na pługa. Fenomenalny jest po prostu. Pięknie się nim pracuje, bardzo klimatyczny i fajny. Stary, taki nadniszczony perelowski pług. To jest pług B200 Forschnitt. Czyli niby PRL-owski, wykorzystywany w PRL-u, ale oczywiście produkcji NRD, czyli niemiecki. No i to jest ludziska maszynka z kołem prowadzącym z tyłu. 1, 2, 3, 4, 5-skibowa. Co prawda to są płytkie skiby, ale już 5-skibowa, więc jakoś ta robota będzie szła na tej mojej gospie. Jakby trzeba było, przepraszam, coś zaorać, no to rzeczywiście będzie czym. No i fajnie. 80-konny jest Belarus, powinno to wystarczyć. Tutaj mamy to pole kukurydzy. Nie za duże, nie za małe, takie sobie powiedzmy średnie i niespecjalnie urodzajna gleba tu jest, ale coś tam się zawsze z tego nazbiera, jakoś to obrodzi. Jedziemy na kolejny... O, tym rowerkiem to będzie wolno. Rowerek sobie wziąłem, bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, to się potem przydaje, jak gdzieś chce się cofnąć, jadę na pole, załóżmy ciągnikiem, potem chcę dojechać kombajnem, mogę sobie walnąć na przyczepę rower, potem wrócić rowerem. Chciałem ten gameplay prowadzić tak, żeby on był maksymalnie realistyczny, jak to tylko możliwe. Oczywiście moje możliwości też nie są takie, jak na przykład takich youtuberów jak Mafia Solec, musicie to mieć na uwadze, ale będę się starał. No i tak, tutaj znajduje się las, a raczej coś, co kiedyś lasem było. Jest to straszny ugór, z tego co widzicie. Ziemia raczej nieurodzajna, raczej są to sosnowe piachy. No ale powiedzmy sobie szczerze, to też może być dla nas coś użytecznego. I osobiście myślę, właśnie po to ten gruber mi był, że ludziska postaram się kiedyś, po którymś tam sezonie, zakupić jakiś buldożer. Taki typowy, silny buldożer gąsienicowy. Zapiąć to z tym gruberem.
No i przejechać, przeorać to całe pole, obalić niektóre te drzewa, żeby to też nie był taki slalom, więc będzie tutaj wycinka lasu, będzie ogarnianie tego ugoru, powiedzmy sobie szczerze, no trzeba głęboszem przejechać, żeby w ogóle tą ziemię jakoś ruszyć, żeby ją odkleszczyć z tych mas, które zalepiają, nie dopuszczają wody, i inna kwestia, że trzeba pozrywać korzenie drzew, więc taki jest mój plan, kiedyś gruberem tu przejechać i założyć pole na tym areale. W tym miejscu znajduje się coś dziwnego przy drodze. To jest coś, co do mnie przynależy, bo tak naprawdę to jest moja droga wewnętrzna. Tam jest moja ziemia i za drogą też jest moja ziemia w tę stronę. Tam są moje pola. A tutaj znajduje się bardzo ciekawy mod, to znaczy na to, wiecie, że ja miałem problemy kiedyś w farmingu na Zdziechowie, kiedy zajmowałem się ziemniakami. Tych ziemniaków teraz też troszeczkę mam zasadzone. Nie są to zaporowe ilości, ale troszkę i to się przyda. I ludziska wpadłem na silos na świeżym powietrzu, to znaczy tutaj będzie można opryzmować te ziemniaki na świeżym powietrzu, będą mogły doczekać do okresu, jak będzie lepsza cena na nie, i mam nadzieję, że to będzie fenomenalne właśnie w wykonaniu. Potem to tylko zgarnąć, sprzedać i już. Tutaj no, telekomunikacja polska wybudowała sobie radioodbiornik na mojej ziemi, tak, to cały czas jest mój las. Czerpię tam z tego jakieś profity na minus, miesięcznie nie wychodzę, tyle dobrze. Natomiast psiaje ich jucha, no wybudowali i co poradzisz, no. Teraz tak, tutaj po raz kolejny znajdują się moje pola. Tu jest zasiana kukurydza. Kukurydza, myślę, raczej na ziarno, tak bym to przewidywał. Jest to proste pole, bez żadnych ekscesów, dlatego że wiecie, jakbym w przyszłości jakąś marchew planował, to też takie proste pole bez ekscesu mi się przyda, bo ciężko jest manewrować takimi maszynami do kopania marchwi. A tutaj mamy moje największe pole, obecnie przeze mnie posiadane. To znaczy, jest to pole pszenicy. To wszystko są słabej klasy ziemie, naprawdę felerne, więc ja z tego nie będę miał specjalnie wielkich plonów, ale areał z tego, co widzicie, całkiem przysadzisty, więc mam nadzieję, że jakoś to obrodzi. Niestety kiedyś, wiadomo, w kraju polskim mlekiem i miodem płynącym była wojna, były te niepokoje i resztki tej wojny pozostały na tym polu. Nie ruszałem tego, bo boję się ruszać, boję się tam wchodzić, nie wiem, czy tam jakieś miny nie będą, no ale mamy stare zapory przeciwczołgowe i coś tu jeszcze armia polska zostawiła. Może to nie polska była nawet. Patrul na... AZS? Nie wiem. Coś po rosku napisane, nie zbliżą się, żeby mnie nie wysadziło. W każdym razie, no mamy taką przeszkadzajkę na polu bardzo klimatyczną. Pomyślałem, że coś fajnego do przełamania rutyny się tutaj może znaleźć. I to jest pole w kształcie litery L. Pokażę wam to wszystko z góry. Staram się tak w miarę sprawnie to opowiadać, żeby nie było, że 40 minut będę opowiadał. Tutaj jest ta moja gospa, tak jak mówiłem, wyjazd od strony pól na tył, tutaj jest to jeziorko, tutaj są główne zabudowania, kuroki sobie latają. Właśnie, psa jeszcze nie mam, psa muszę dokupić, zapomniałem o nim. Tutaj są świnioki, no i wiadomo, od tyłu to pole, gdzie jest obecnie zasiana kukurydza, ale to będzie kukurydza na kiszonkę. Tutaj jest ten las, który w przyszłości postaram się jakoś ten ugór zaimplementować, no na nowo do życia go wprowadzić tak naprawdę, zobaczymy z jakim skutkiem. Czy to się w ogóle uda, czy uda mi się kupić jakiś buldożer, który by ten las ogarnął. To wszystko jest jedna wielka niewiadoma. Niewielkie, bardzo, bardzo mizerne pole tejże kukurydzy i mój największy areał, czyli właśnie ta pszenica. Nie wiem, ile tutaj będzie hektarów, ale myślę, że całkiem przysadziste. I znowu kolejny ugór jest w tym miejscu, to również jest moja ziemia. Taki sobie lasek rośnie, trochę podmokły. Nie wiem, czy to będzie jakkolwiek użyteczne. To też są piochy, ale kiedyś, jak będę miał moce przerobowe, no to jakbym zakupił ten buldożer, może się to uda jeszcze jakoś prowadzić w życie i może jeszcze z tej ziemi będą ludzie z tej ziemi. Może tutaj coś się nawet uda zasiać, coś zebrać. Zobaczymy. Na razie to jest odłogiem, leży ugór totalny. Jakieś stare maszyny rolnicze tu stoją, więc prawdopodobnie kiedyś to ktoś uprawiał, ale wujek już nie pamięta. A ja jestem nie tutejszy, więc nic o tym powiedzieć nie mogę. Dziki przy tym lasku muszą się szerzyć, no bo ambona jest z tego, co widzicie. W każdym razie podmokłe powiedziałem, no bo rzeczywiście zobaczcie, kolejne bajora, więc coś tutaj na rzeczy jest. Trzeba będzie uważać w przyszłości, żeby tutaj nie ugrzęznąć. I jedziemy na moje ostatnie pola, które tak jak mówiłem są troszeczkę źle zaprojektowane. Na dobry start tej serii chciałem mieć plus minus mniej więcej tyle pól, co na Zdziechowie, chociaż tutaj będę z nimi wychodził na minus, w sensie względem Zdziechowa. Będę wychodził gorzej z tymi polami, dlatego że tutaj mają gorsze ziemie jakościowe, ale tak jak mówiłem, nie zależało mi na jakości ziemi, bardziej na fajność działek patrzyłem. Na jakość ziemi będę patrzył w przyszłości. Ostatnie pola są jeszcze do zmiany, bo tam jak patrzyłem na tą działkę podczas projektowania mapy, wydawała mi się bardzo duża. Natomiast jak teraz tam wjechałem maszynami, żeby to jakoś uprawić na ten nowy sezon, bo zaczniemy sobie ogólnie serię od żniw, no myślę taki najfajniejszy okres, będzie na co popatrzeć, kombajny w polu i tak dalej.
dalej, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Natomiast to pole znajduje się tutaj, za wsią, i to pole jest bardzo fajne, fenomenalne. Mówiłem Wam już na początku, kiedy pokazywałem mapę Zielonka, że będę chciał po tej stronie te pola mieć, dlatego że strasznie mocno podobają mi się te górki i wądołki, te zagłębienia, tam jest dalej górka. Boże, jak to fajnie wygląda. Grałem tyle na Elm Creeku, który był płaski jak 13-latka. Grałem bardzo długo na Zdziechowie, który był płaski jak 14-latka, a teraz przechodzimy do Zielonki, gdzie wreszcie mam górki i wądołki. Strasznie się z tego powodu cieszę. Czy ja mam w ogóle... Zaraz. O, już się wystraszyłem, czy mam podpiętą kierownicę. Bo na razie na klawiaturze jeszcze do Was pogrywam, kiedy chodzę człowiekiem. No i mam to pole. To jest moje pole. Tak naprawdę podzielone na trzy. Niby fajnie, zaprojektowałem to tak, żeby było klimatyczne, ale się okazuje, że to są bardzo małe areały, więc ja to jednak doprowadzę do komasacji, no i myślę, to połączę. Tutaj bym to raczej odciął w tym miejscu i zrobił takie jedno pole, być może kupił tą działkę, tą drogę w ogóle przyorał, ją zniszczył, żeby jej nie było, bo tu jest dużo dróg, więc nie potrzebuję. Wtedy bym to troszeczkę powiększył o tyle. To bym zrobił jedno monolityczne pole, takie dosyć potężne, i tutaj bym te dwa połączył w jedno. To będę robił przy kolejnym sezonie, bo na razie to mam tutaj uprawy, więc nie będę kombinował. W każdym razie, no, pole ogólnie bardzo fajne, tylko że tak jak mówię, trochę jednak zbyt małe. Trochę mnie poniosło w tą złą stronę, no i to trzeba będzie tutaj ogarnąć. W tym miejscu jest zasiany sobie rzepaczek. Znowu ambona, bo świnioki, wiadomo, no takie sobie projekty małej skali, prawda, żeby coś się działo. Troszeczkę tak starałem się wycacać te działki, żeby fajnie te pola wyglądały dla oka. No i co, tak naprawdę na tym polu ono jest pół na pół, troszeczkę jest rzepaku, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grządek, 7, to się inaczej nazywa, to nie jest grządka, tylko to jest... Nie jestem rolnikiem, zapomniałem słowa, wybaczcie. W każdym razie 7 rzędów, powiedzmy, zimnioka, więc troszeczkę anką popracujemy, ale niespecjalnie dużo. No i tutaj na tyle znowu kukurydza pod ziarno, takie sobie poletko, nie za wielkie. W przyszłości, tak jak powiedziałem, będzie komasacja, będziemy to łączyć. Tutaj jeszcze taki lasek, troszeczkę drewna, żeśmy z wujkiem nacięli, będzie dobrze. I to jest wszystko, co mam, tak naprawdę wincy już nie mam. Do wszystkiego, co będzie więcej, trzeba będzie dojść samemu, wszystko trzeba będzie pokupować. Oczywiście będę się starał, żeby ta seria była w miarę realistyczna, ale też bez przesady. Jak mi czasem coś będzie przeszkadzało, a manewrowanie ciągnikiem będzie wymagało zbyt wiele czasu, to nie obraźcie się, że skorzystam z pudziana, coś tam się wspomogę. Inna kwestia, że również nie będę rozwijał tej serii na 1000% realizmu, tak jak normalny rolnik, bo normalny rolnik, tak jak już wielokrotnie mówiłem, powtórzę jeszcze raz, jak ma ciągniki, co mają 70-80 kuca, to następnym wyborem takiego rolnika byłaby już maszyna, co ma 100 koni albo nawet 120, żeby jakoś się rozwijać. Ja, jako że staram się w tych seriach pokazywać Wam maksymalnie wiele modów, jak to tylko możliwe, no staram się bawić z tymi modami, pokazywać Wam, jakie fajne modyfikacje w internetach potrafią być, to też, no, troszeczkę tych maszyn się pojawi. Nie zdziwcie się, że będę przechodził z ciągników, co mają 80 kuca, na kolejne, co będą miały 80 kuca, bo po prostu, no, chcę, żeby dużo tego było, żeby ta seria była taka bogata, syta, żeby coś się działo, żeby po prostu dla oka było ciekawie. No i co? I tyle, no to zaczynamy grać. A tak jak powiedziałem, zaczynamy grać, mamy obecnie, z tego co widzicie, kwiecień, 16 stopni na plusie, będzie dochodziło do 18, pogoda słoneczna, mamy 9.44 i nic z tym faktem nie zrobię, bo obecnie wszystko jest nakarmione. Tak chciałem wystartować z tą serią, żeby już było mniej więcej ogarnięte, czyli mamy wodę w szklarniach, czyli mamy zasoby w ogrodzie, czyli mamy nakarmione zwierzęta, dobrze mówię, no raczej tak jakoś by tak wychodziło. Świnie mają tylko 3000 litrów, tak naprawdę zacząłem sobie, z tego co widzicie, z 10 tysiącami na koncie. To i tak jest dosyć ubogo, powiedzmy sobie szczerze. Na Zdziechowie miałem na koncie... Czekajcie, podjadę jeszcze do sklepu po coś. O, ten dźwięk! To jest kurna, Krzychu! To jest amelininowe! Musisz mieć amelininową farbę! No to jadymy! Łogin na tłoki! Z tego co widzicie, zupełnie inaczej to już wygląda, dlatego że kierownica, na kierownicy to jest inne życie, Janusz. Na kierownicy to jest zupełnie inna robota, inna para kaloszy, inny świat Wam teraz pokażę. Będziecie zdziwieni, w jakim świecie do tej pory musieliście funkcjonować. Oczywiście kierownica troszeczkę by nas nakłaniała do tego, aby odrobinkę jeździć właśnie z kamerą zza kierownicy. Myślę, że każdą maszyną u mnie na gospie postaram się troszeczkę tak pojeździć, chociaż odrobinę, żebyście też mieli takie poczucie, jak ta maszyna wygląda z perspektywy bliskiej. No może troszeczkę zrzucę bieg, bo widzę pod górę, to
ten ciapek, nawet pomimo tego faktu, że nie ma przyczepy, odrobinę sobie nie radzi. Tak czy inaczej, ogólnie, no to będzie seria raczej nastawiona na jazdę z kamerą z zewnątrz, bo ja też lubię tak jeździć, zarówno w grach wyścigowych, jak i w farmingu. Ja cenię sobie wygląd tego wszystkiego, lubię napawać swój wzrok tymi maszynami. Po prostu fizycznie mnie to sprawia przyjemność, mnie to jara, efektem czego głównie jednak ta kamera będzie z zewnątrz, ale od czasu do czasu sobie taką też odpalimy. Myślę, że klimacik jest prima sort. Oczywiście mapa zielonka, mapa z DLC-ka, no bo farminga raczej wam przedstawiać nie trzeba, raczej wszyscy tą grę kojarzą. Gra, która powstała 21 listopada 2021 roku. Puszczasz mnie tym słowem, ty gnoju, dobrze. Znaj łaskę pana, jadę. 2021 rok, ale jest cały czas rozwijana, DLC-ków było od huna i trochę. To jest mapa z DLC Premium Expansion. Przypominam jednocześnie, że ja to DLC otrzymałem od twórców. Tak naprawdę udało mi się wejść w konekcję z firmą Giant Software. To oznacza, że po prostu będę miał dla was kodziki do rozdania. Właśnie muszę wykombinować, jak wam je jeszcze rozdać. A być może bym zrobił coś takiego, żebym w opisie tego materiału jakiś zamieścił. To jeszcze muszę pomyśleć, ale jak coś, to być może w opisie tego materiału znajduje się jeden kod aktywacyjny do podstawki Farminga 22. Zobaczymy. No, tak czy inaczej, po co przyjechałem do sklepu? Bo chciałem kupić jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, zależy mi na tym, żeby sobie kupić do handlu zwierzętami. Będę z tego korzystał. Ja do tej pory handlowałem zwierzętami w sposób automatyczny. To nie jest tutaj. Czemu nie jest tutaj? To gdzie to jest? Transport zwierząt. O, to jest osobna zakładka. Kupimy taką najmniejszą przyczepkę, najbardziej dziadową. Ile ona w ogóle kosztuje, bo ja nie mam za dużo pieniędzy. Zbieżnikiem, co by już się nie zagrzebać w polu. Co to jest? Zaczep do ciągnika. Do samochodu, na razie do ciągnika. No i jaki kolor? Dobre pytanie. Czerwona przyczepka dobrze by wyglądała, powiem szczerze. Zielona też nie zgorsza. No i teraz właśnie to jest ta przewaga strumyków nad serią, którą nagrywam z wyprzedzeniem, bo tak to bym was spytał o zdanie, a tak to po prostu muszę dokonać wyboru sam. Myślę, że czerwień prezentuje się naprawdę znamienicie. Jeżeli bym dał koła, raczej białe. No fajnie wygląda, 3700, no niezły pieniądz za to trzeba dać, ale mam nadzieję, niebawem będę przy kasie, bo tak jak powiedziałem, teraz będą żniwa. Co prawda nie spodziewam się wielkich kokosów z tych żniw. Karma dla świn, tak poproszę ze dwa worki, myślę. No i co? Gdzie ta przyczepa? Jest! Mamy ją! Houston, Houston, we have a przyczepa here! No to teraz uwaga, będzie tak. Wsteczny i YOLO, water polo on the pool. Tak jak mówiłem, ja nigdy w życiu nie grałem na kierownicy, więc jak coś będzie ślamazarne, musicie mi to wybaczyć. Trochę testowałem, trochę próbowałem, starałem się przygotować do tej serii poza nagrywaniem, żeby to nie było tak, że tylko lamię. No ale wiecie jak to ja, chyba tego tłumaczyć nikomu nie trzeba. Inna kwestia, teraz do przodu powiadam. Ty, ta przyczepka jest nawet taka za duża, jakbym powiedział do tego Ursusa. To bym się nie spodziewał, a jednak tak trochę nie wygląda. W każdym razie, jak mogę otworzyć teraz tą przyczepę? Rozłóż przyczepa do przewozu zwierząt. No prosiłbym. I tak jak mówiłem, prawdę mówiąc, przy skupie ja muszę kupić jeszcze, ale to już może nie dziś. Przy skupie muszę kupić ludziska. O, przeciągniemy to ludziska, dodamy radę. O, dzisiaj jak dawaj, o jakie to ciężkie, Boże kochany, kręgosłup mnie napierdzieli zaraz. Pięknie, pięknie mówię. O Boże, o jak to to. Aż wstrząsnęło całym ciągnikiem, jak się spociłem to nie mogę. O. Dobra, załadowane. Będzie dobrze. Ja wam godą, będzie dobrze. Zamykaj te drzwi, jadymy. Trzeba świnie nakarmić, bo jak miały tylko 3 tony pokarmu, to by nas zbyt długo nie starczyło, więc ludziska trzeba jednak troszeczkę coś pokombinować. W przyszłości zakupię widlaka na użytek sklepu, dlatego że sklepy dla rolników powinny mieć takie maszyny jak wózek widłowy. No przecież sklep zawsze ładuje bezpośrednio na miejscu klientom sam taki towar. No nie jest nigdy tak, że klient sobie przyjeżdża i musi sam załadować, załóżmy, jakieś worki z paszą czy z czymś tam. Tak to nie wygląda. No ale jest jak jest. Ciapka postanowiłem pomalować troszeczkę awangardowo na kolor zielony, więc zupełnie inaczej niż do tej pory. Do tej pory głównie jeździłem żółciutkim, niczym jajeczniczka, ale pomyślałem, ta zieleń też będzie fajnie pasowała. Ursusa C360, no może wam się to nie spodobać. Czekam na wasz odzew, ale oczywiście wiedziałem, że to będzie
troszeczkę kontrowersyjna decyzja, aby go pomalować na takie, taką czerwień wpadającą w bordo, tak bym powiedział. Rewelacyjnie mi to pasowało, dlatego że chciałem tam zamontować właśnie tą słynną kabinę orzeszka. Ona była taka dosyć nowoczesna, bodajże w latach 70. produkowana, mogę się mylić, no ale była w tamtych czasach traktowana jako jedna z tych najlepszych i najnowocześniejszych, z przesuwnymi drzwiami, co jest tak naprawdę dzisiaj kalumnią, dlatego że dzisiaj jest traktowana jako jedna z tych najbardziej zacofanych i niewygodnych. Powiedzmy sobie szczerze, że orzeszek był kabiną małą. Zresztą nie wiem, czy w ogóle zwróciliście na to uwagę. Muszę sobie jeszcze na ustawieniach... Aha, tak działają. A dobra. Bo chciałem właśnie korzystać jeszcze z kierunkowskazów, ale nie miałem pewności, czy na ten klawisz się to uruchomi. No to dobrze, a to będzie drugi? Tak jest, panie prezesie, to jest drugi. O Boże, ale to będzie miodna seria. Mam nadzieję, że wam się spodoba, mam nadzieję, że was nie znudzi, bo jednocześnie musicie pamiętać o jednym, mianowicie kiedy ja gram na kierownicy, no to będzie trochę wolniejsze tempo, to nigdy nie będzie tak szybko jak na klawiaturze, z uwagi na to, że na kierownicy zawsze się robi wolniej pewne rzeczy, prawda? Zawsze to jest takie, ale z drugiej strony dzięki temu, że się robi wolniej, to również bardziej realistycznie. No zobaczcie, teraz na przykład no na klawiaturze bym tak nie cofał, prawda? A tutaj mogę sobie jedyneczkę zarzucić i elegancko wjechać tak jak dusza... Ty, czekaj, gdzie ja w ogóle jadę? Ja jadę pod kurnik. Ach, skrewiłem, no już lamienie ze mnie wychodzi, no. Z człowieka to zawsze wyjdzie jego natura. Przecież ja mam świniarnię tam dalej. Nowa gospa, jestem u wujka od niedawna, muszę się przyzwyczaić do tego wszystkiego. Też jestem ciekaw, no zobaczymy jak to będzie z głośnością tego wszystkiego. Starałem się ciągniki ustawić dosyć głośno, żeby to wszystko miało swój klimat, no bo to jednak maszynki zawsze fajnie posłuchać. Ale ludziska też zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie go zgasimy. Jednocześnie zobaczymy, aha, muszę otworzyć od drzwia. Serio? Żeby otworzyć drzwi, wrota, muszę odpalić silnik? No to nie powinno być na silnik, błagam was. No, tak czy inaczej, nasypiemy świnioko. O Boże, jakie ciężkie! O, żryj ta świnioki! Żryj ta godom! Dobrze bidzie. No, zobaczymy jak to będzie z perspektywy głośności. Nie wiem w ogóle jak to będzie z perspektywy mojego mikrofonu, bo tak jak powiedziałem, kupiłem specjalny statyw tylko i wyłącznie na użytek tej serii. Dlatego, że tą kierownicę mam od spodu. Zazwyczaj do tej pory miałem statyw na mikrofon z takim trójnogiem, ale on leżał na biurku przede mną. Teraz nie jestem w stanie tego zrobić, dlatego, że przede mną leży ta kierownica. Więc musiałem inny statyw zainwestować w niego. Efektem czego, no mikrofon jest ustawiony zupełnie inaczej, pod innym kątem. Więc nie wiem, czy nie będzie przesterów. Nie wiem, czy moja głośność mojego nadobnego... Gdzie by to tym podjechać? Żeby znowu nie przeszkadzało. Starałem się tą gospę troszeczkę szerszą zaprojektować. To znaczy na tyle wąską, żeby też było takie słynne polskie przeciskanie. Ale z drugiej strony na tyle wąską. Jadę na razie na zbiornik z kiszonką. Zanim będę kiszonkę z kukurydzy pozyskiwał, to jeszcze nie dzisiaj, więc na lajcie mogę tutaj zaparkować. No, natomiast powiem i nie skłamię, że starałem się troszeczkę szerzej niż na Zdziechowie, bo tam miałem tą gospę naprawdę strasznie wąską, efektem czego na tym głównym placu, jeżeli postawiłem jedną maszynę, to potem już miałem problem, żeby się wyminąć z tym wszystkim. No to było troszeczkę takie rakowe, powiedziałbym przesadzone. Dobra, czyli tak, teraz mamy, przypomnijcie mi, wrzesień. Na wrześniu też zasadniczo nic do roboty nie mam. Jeszcze właśnie, myszka, kupiłem nową myszkę, muszę ją podłączyć, bo ta ma problem ze scrollem. Ej, myszki bardzo szybko ostatnio wykańczam, powiem wam szczerze, więc będę musiał w coś takiego lepszego zainwestować. Znaczy teraz kupiłem myszkę za ponad 200 zł. To teoretycznie też nie jest wyższa półka, bo zagrajmerskie, takie typowo YouTube'owe. Czekajcie, pierwszy mam pszenicę, czyli do lipca bym się musiał tepnąć, bo mam rzepak, pszenicę, mam kukurydzę, ziarnówkę, mam jeszcze zimnioczka. To jest jeszcze sierpień, czyli lipiec, czyli do lipca teraz bym się musiał przetepać, bo na razie zasadniczo nie mam nic, co by mnie tutaj obchodziło. No to się teleportujemy, no. Wyśpimy się chociaż na porządnie. Fajnie by było chociaż wjechać kombajnem na pole na tym pierwszym odcinku. Starałem się bardzo zwięźle mówić, nie wiem czy mi wyszło, ale uwierzcie mi na słowo, że starałem się potwornie zwięzłym na tym materiale być, żeby nie przegadać go całego, żeby troszeczkę tego gameplayu również się pojawiło. Mam nadzieję, że to docenicie. No. Natomiast będę się musiał tepnąć jeszcze raz, dlatego mi też zależało, żeby... No widzicie, wychodzę na lekki plus, jeżeli chodzi o te wszystkie użytki, bo wiadomo, maszyny, utrzymanie ziemi, podatki, opłaty, to wszystko ciągnie kasę, ale z drugiej strony mam czynny, a raczej bierny... Co my tu mamy ciekawego? Tatra? O, przepraszam, jaka Tatra? Kamaz przecież. Oczywiście, że Kamaz, słynny Kamaz, no fajny, ale na razie nie chcę traka zmieniać, bo dopiero co zacząłem gameplay, no to wypadałoby się tą ifą pobawić, chociaż no kurna dziot, dobra okazja, 20 tysięcy za Kamaza. No brałbym jak ciepłe bułeczki, ale mimo wszystko, no nie teraz, za szybko, żeście mnie... Nawet nie mam za co, nie mam tyle pieniędzy.
Postanowiłem wystartować z 10 tysiącami na start, pomyślałem, że to będzie takie po prostu na waciki, prawda, na byle co, ale prawda jest taka, że sam sobie strzeliłem w kolano z uwagi na to, że na Zdziechowie miałem 12 czy 14 tysięcy na koncie i jeszcze w dodatku byłem przed sprzedażą płodów rolnych, więc gdybym je sprzedał, to spokojnie bym uzyskał 60 tysięcy, nawet pomimo tego faktu, że miałem tam powiedzmy plus minus około 30 tysięcy kredytu, to i tak bym wyszedł ze 40 tysięcy tutaj na zielonkę, ale nie chciałem mieć zbyt wielkiego kapitału, bo pomyślałem sobie i tak niektóre z tych rzeczy, które chciałem kupować, tylko sobie przypomnę, że tam naprawdę mam pszenicę, żeby nie było potem, że się okaże, że jęczmień mam posadzony i raczej posiany. Nie, no pszenica tam jest. Tak jak powiedziałem, pszenica, kukurydza, dwa pola będą na ziarno, to najbliżej gospy będzie na kiszonkę. Myślałem nad słonecznikiem, ale to sobie w końcu wpadłem na taki pomysł, że w następnym sezonie, przecież to nie ucieknie, można słonecznik wtedy zrobić, się w to pobawić, troszeczkę tych zimioczków, no i tam jest ten rzepak słynny. Okej, czyli na razie jeszcze mogę tepać. Zależało mi właśnie na tym, żeby załadować te wszystkie szklarnie, te wszystkie zwierzątka na mniej więcej fulla, bo wiedziałem, że będę dużo teraz przewijał, to sobie pomyślałem, że to wszystko musi być nakarmione, jeżeli nie chcę stworzyć materiału, gdzie głównie karmię trzodę chlewną i tak dalej. Muszę pamiętać o tym, że to ma zupełnie inną formę, to znaczy do tej pory nagrywałem strumyki, które mają 3 godziny, nie? No to zupełnie inaczej, to wszystko było rozkładane w czasie. Teraz będę nagrywał materiały, które będą miały powiedzmy po godzinę. No dobrze, było krócej, bo mnie Janka zabije, ale z drugiej strony wiem, jak to w tym farmingu wychodzi, że to wszystko chciałoby się szybko, a wychodzi jak zawsze. Dobra, czekaj, czy mam już dojrzałe uprawy? Tak, obecnie pszenica i rzepaczek. Myślę, że ten pierwszy odcinek, to sobie wyjedziemy moim bizonem na rzepak. Będzie dobrze, będzie fajnie, będzie pan zadowolony. Bierzemy ludziska mojego Ursusika. Zobaczmy, jak on wygląda od środka. No pięknie, profesjonalnie, analnie. Czy mam tutaj... O Boże, ale jestem podjarany. Pojęcia nie macie, no po prostu nie mogę, nie? No rewelacja, no naprawdę rewelacja. Słuchajcie, nie myślałem, że to jest taki fajny mod, że ja sobie mogę otworzyć kabinę. Boże, 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 Bożenko, jaka ta seria będzie miodna. Mam nadzieję, że wam się spodoba chociaż w połowie. Chociaż w jednej trzeciej tak mocno jak mnie, bo to, że dla mnie to będzie po prostu jedna z najfajniejszych serii, jakie poczyniłem i poczynię w przyszłości, w całej historii mojej działalności na YouTube, ja to po prostu wiem. Ja się będę pławił, ja się będę rozpływał w tym wszystkim. Wiecie, z tymi shaderami, na kierownicy, z tym wszystkim, to będzie po prostu cud miód. Tylko żebyście wy to chcieli oglądać, to już naprawdę będę bardzo szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Zepniemy się z tą przyczepą, taką starą, drewnianą. Nie będę tej 8-tonowej ściągał, bo tak jak mówię, ja na razie mam niewielkie pola, więc myślę, że to tego nie wymaga tak naprawdę. Nie spodziewam się, żebym nawet tą załadował przyczepę tym rzepakiem. No, troszeczkę złą skalę wycelowałem, wiecie? Na tej mojej gospie myślałem, że jednak te pola, jak tak na nie patrzyłem, jak jeszcze nie były obsiane, to mi się wydawały takie dosyć duże. A tu wychodzi na to, że one wcale wielkie nie są. Więc powiedzmy sobie szczerze, no jest jak jest. Ale spokojnie, to wszystko się będzie rozwijać, będę kupował przecież nowe, więc nie będzie źle. Tak naprawdę planuję kupić to pole obok i ono jest piekielnie tanie. Jestem w ogóle siny, jestem w szoku totalnie, analnie, dlatego że ono wcale wiele nie kosztuje, a areo jest naprawdę piękne i to całkiem nawet urodzajne. To znaczy, no może nie jest to jakieś gleba pierwszej klasy, bo z tego co się orientuję, tak się klasy liczy, że pierwsza to jest ta najlepsza, a szósta to jest ta najgorsza. Nie jestem rolnikiem, wybaczcie, ale chyba tak. No, więc nie jest to pierwsza klasa, ale tak powiedziałbym trzecia. Myślę trzecia klasa jak najbardziej, bo cię natura nabije, kobito. No. No i dobrze jest. Muszę pamiętać o tych kierunkowskazach. Podjadę sobie, myślę, tutaj. Zaparkujemy go tak przy tych krzakach. Nie chciałem tych pól za specjalnie powiększać, dlatego że wiecie, no potem no dobrze jest mieć przestrzeń do manewrowania maszynami, ale ten mod to jest po prostu 10 na 10, nie? Dlaczego Ursus jest czerwony? Zdradzę wam tą tajemniczym alkowym żagrajmeram, youtuberam. Mianowicie ta kratka zabezpieczająca, której początkowo w ogóle nie planowałem, ale jak zobaczyłem, że jest do tej kabiny i tak fajnie wygląda, to jednak uznałem, że muszę ją mieć. Ona jest predefiniowana pod czerwień. Nie dało się tego koloru zmienić, więc pomyślałem, że żeby to się nie gryzło, to już całego pomaluję na bordo i fajnie to wygląda. Kurna dziot, ale jestem tępy jak but, jak normalnie świniok. Powiem wam szczerze, planowałem sobie, miałem tak w głowie, co będę robił na tym pierwszym materiale, planowałem, że właśnie załaduję rower na przyczepę i teraz wrócę rowerem na gospę. No ale jestem sandałem, no to zapomniałem o rowerze. No cóż, głupich nie sieją. No, to pole planuję kupić i zobaczcie, to nawet nie jest specjalnie drogi areał, więc myślę, że zakupię go już po tych pierwszych plonach.
To jest 63 działka, mamy troszeczkę piasku i lastego. Mamy tutaj piaszczysty ił, 22% ił, który jest już taką glebą, no chyba... Pył i last jest najbardziej urodzajny, mi się wydaje, 26%. No takie perpetuum mobile, trochę takie powiedziałbym po wszystkiego po trochu, ale 103% jest. Tutaj mam 101%, a tutaj te dwie działki, no to jest fatalnie, tu mamy 90 i 89, więc stąd wiele, tam mam największe areały, ale to nie będzie specjalnie płodowało, nie będzie specjalnie obradzało, dlatego że no sami widzicie, jak jest, szkoda szczępić ryja, co będę kłamał, no widzicie jak jest. I ten polski klimat, Boże kochany, te chodniki, ach, ach, och. Wybaczcie, że się tak będę spuszczał, ale będę się spuszczał. Naprawdę ta seria... Kiedy robiłem tą gospę, miałem taki moment na strumyku. Zresztą pamiętacie, bo sam to nawet mówiłem, że aż łezka mi pociekła po policzku. I to dosłownie, nawet nie symbolicznie, dosłownie. Bo nigdy w życiu nie myślałem, że taką fajną serię stworzę na kanale i takie fajne gry będę mógł dla was nagrywać. I bardzo wielka zasługa tutaj jest bezpośrednio producentów tych gier, bo... Tak jak powiedziałem, udało mi się wejść w koneksję z Giant Software. Udało mi się wejść w koneksję... z From Software, czyli właśnie twórcami Cities Skylines, dostałem te gry na dobrą sprawę za darmo, za co bardzo serdecznie dziękuję. W życiu bym nie pomyślał, że takie szczęście mnie spotka. Co zaznaczam od początku, że to było za darmo, co nie zmienia faktu, że no staram się oczywiście grę oceniać racjonalnie, a nie stronniczo. Dobra, muszę odstawić ciągnik, bo mi tu będzie zawadzał. Jadę nim, myślę, tutaj pod te kuroki, tam nie powinien przeszkadzać. Jako tako to tak. Dobra, wyłączymy maszynę. No, tak jak powiedziałem, Bizon Super... Przepraszam, ja powiedziałem Bizon Super, to jest Bizon Rekord. Jeszcze inaczej. A mi się też to wszystko majta. Bizon Super... No jest to Bizon Rekord. W każdym razie jest to jeden z tych nowocześniejszych Bizonów. One chyba były już potem produkowane. Troszeczkę przypomina Giganta, dlatego że też jest taki delikatnie ścięty od góry. Ta zależność konstrukcyjna była czymś konkretnym spowodowana, mianowicie... Te bizony miały tą górę troszeczkę wyżej wyprowadzoną niż te normalne. I chodziło o magistrale kolejowe. Chodziło o transport kolejowy. No bo te bizony, no dzisiaj się z tego możemy śmiać, ale dawniej te bizony, ludziska, były sprzedawane na cały świat. Nawet eksportowane do tak egzotycznych krajów jak jakieś kraje afrykańskie. Nawet sprzedawane, eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Więc no, działo się. Włączę se koguta. Co się będę włączę se? Po wsi będę jechał, niech wszyscy widzą. Niech widzą, co się dzieje, Janusze. O Boziu, ale klimat dobrze jest. Tutaj też mi zależało na tym, żeby ten wyjazd był blisko tej drogi. Właśnie dlatego, żeby potem wielkimi sprzętami móc sobie od razu tak wyjeżdżać. Teoretycznie i tak jest tam mały zakręt, ale dobrze wyszło. Nie narzekam. No, wdupimy trójeczkę i YOLO Water Polo on the pool, powiadam. Mówią oczywiście jechać z taką kamerą, ale myślę, że więcej radochy nam wszystkim sprawi taka kamera. No i jeżeli by się udało, to dzisiaj właśnie ten rzepaczek, tym bym się zajął. No i tak jak mówiłem, ludziska, prawda historyczna, dziejowa jest taka, czy ja sobie w ogóle dam radę wyjechać na tą remizę, trochę będę musiał się chyba wypuścić, nie mogę takiego nagłego skrętu zrobić. Kierownicę postarałem się ustawić tak, żeby było dobrze, to znaczy mam czułość na 150% i strefy te takie, nie pamiętam jak to się nazywa, te takie strefy bez ruchu na 1%, żeby ta bezładność była bardzo, bardzo skromna. Jeszcze sobie tylko zerknę na jedną rzecz. Okej, dobra. Chciałem sprawdzić, żeby mi ta potem nie było problemów z teksturami. No, nie, ale mówiłem o Bizonie Rekordzie. Bizon Rekord, tak jak Bizon Gigant, miał tą górę skoszoną z uwagi na transport kolejowy. Chodziło o to, że te bizony były dosyć wysokie. I o to, żeby się mieściły dobrze właśnie w tym transporcie kolejowym, żeby tam nigdzie nie przyhaczały o nic. Co szczególnie mocno widać w Bizonie Gigancie, bo on jest rzeczywiście dużo wyższy od normalnego bizona. Może się nie wydaje, ale jest. Uwierzcie mi na słowo. Tutaj mam troszeczkę terenu zielonego, to nawet sobie tutaj przystaniemy. Rozepnę to dziadostwo. Mam nadzieję, że ten header mi nie odjedzie, bo tu delikatna górka jest. Włączymy sobie jedynkę i spróbujemy się podpiąć. Oczywiście, tak jak mówiłem, to już jest taki nowocześniejszy bizon. Samoloty latają, fruwają! Nade mną, nad moją głową lata. A pieniędzy z tego nie ma. No, tak czy inaczej, ludziska, powolutku, powolutku, żeby nie było, delikatniutko, żeby to się dobrze spięło. O! No i zacznie.
Był to nowocześniejszy bizon, o czym choćby stanowi i świadczy ten fakt, iż mamy już rurę na guzik. To znaczy, to już nie jest taka rura, jak to była w tych pierwszych bizonach, że trzeba było wyjść z kabiny, se rozłożyć, nie? Tutaj tak nie ma, tutaj to normalnie mechanizacja, motowidła są dobrze, raczej nie będę ustawiał wysokości, ale chciałbym sobie otworzyć zbiornik, a klimatycznie, żeby było widać, ile tam tego ziarna się sypie, nie? O właśnie, o to chodzi, zbiornik potężny na prawdopodobnie 3 tony. Myślę, że tak jak w bizonach bywało, czyli nieco ponad 3 tony, tyle powinien on wynosić. Może was troszeczkę dziwić, peszyć, być może będą pewne takie zniesmaczenia w związku z tym, jak tego bizona pomalowałem. Długo na ten temat myślałem, kontemplowałem. Powiem wam szczerze, wybór jest nieprzypadkowy, dlatego że chodziło mi o to, żeby był dosyć taki wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, że miał fajny klimat, a jednocześnie... Czekajcie, na dobry start włączymy sobie taką kamerę, żeby nie było coś nowego. No i załączymy również cały mechanizm sącociupciający. Dobra. Łoki na tłoki! Jadymy, Jonusz! Zaraz wylecę z kamerą z zewnątrz, spokojnie, ale na razie chciałem tak. Może was dziwić, że to są dwie działki tak naprawdę, ale tak jak mówiłem, tamte drugie pole jest troszeczkę obsiane ziemniakami. Nie chciałem tych ziemniaków za dużo. Z uwagi na to, że wiedziałem, że jeżeli ich będzie za dużo, to niestety, ale zaowocuje to tym, że potem będę tą Anką pracował jak jakiś... No nie powiem kto... Niewolnik! O, żeby nie korzystać z języka, do którego się YouTube może doczepić. Nie chciałem być niewolnikiem, nie chciałem się z tym męczyć potem przez pół sezonu, więc pomyślałem, będę ogólnie takie rzeczy jak marchewka, jakieś tam ziemnioki, buroki sadził. Myślę, że to jest bardzo fajne, klimatyczne, ale też nie za dużo, żeby to nie stało się jakąś taką gehenną. Tak bym to widział. Ale tak jak mówiłem, te pola będę musiał połączyć po tym sezonie, więc będziemy orać, będziemy tutaj działać w tym zakresie. No i mówiłem o kolorystyce. No, najładniej byłoby pomalować bizona na czerwony kolor. Wiadomo, najbardziej oldschoolowo, najbardziej archetypicznie, klimatycznie, biała kabina, czerwona farba i YOLO Water Polo on the Pool. Ale nie chciałem duplikować, bo na Zdziechowie już tej czerwieni było sporo. Jeździłem tam bizonem, który był żółty, jeździłem bizonem, który był czerwony. Pomyślałem, że tutaj czas na jakieś takie odświeżenie, na coś nowego, coś innego. No i myślę, mam nadzieję, że wam się to spodoba. Ja jestem zachwycony, z pewnością nie chcę tego zmieniać, jak ta maszyna jest teraz pomalowana. Być może... Chociaż nie. Chciałem powiedzieć, że być może jakbym planował jakiś remont, ale nawet nie będę planował remontu tego bizona, dlatego że to też jest taki bizon chwilowy. Na Zdziechowie, kiedy się z wami żegnałem, to powiem szczerze, że planowałem ludziska zakup nowego kombajnu i to już miał nie być bizon. Więc ten bizon, który mam tutaj, to jest takie trochę odstępstwo od reguły, to znaczy takie powrócenie do korzeni troszeczkę inaczej, żeby nie było, że powtarzam, czyli właśnie dlatego to jest bizon rekord, a nie taki zwykły, to już jest nowocześniejsza maszyna, ale z drugiej strony, no chciałem, żeby właśnie ten taki old school polskiej wsi się tutaj znajdował, tak samo jak z tymi Ursusami, no mi się to podoba. Ale szybko z tego będziemy odchodzić, więc myślę, że ten bizon, no nie wiem, zobaczymy jeszcze na ile mi pozwoli, tu przy tym kamiurcu to trzeba uważać, ciasno się zrobiło na tym polu, no tak to pole zaprojektowałem, niestety, tak to jest, tak to z tym trzeba dealować. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że aczkolwiek, no nie wiem na ile, to jeszcze zobaczymy, na ile finanse mi pozwolą, ale tak mi się wydaje, że góra 3 sezony bym się tym bizonem pobawił, a potem odeszlibyśmy w jakąś nowocześniejszą maszynkę, zobaczymy co czas pozwoli, czy tak wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy dobrze godą, czy może totalnie z dupy i źle. Dobra, teraz kamera z zewnątrz poproszę. No i zobaczymy, jak to teraz będzie. Dobra, wycofamy sobie. Ja nie wiem, czy mi się nie przestawiło, bo dosyć tak agresywnie chodzą mi... Czekajcie. Się popultałem w klawiszologii. Za dużo sterowania, za dużo klawiszy, za dużo przycisków. Trenowałem poza nagrywaniem, przysięgam. Żeby nie było, że znowu lamię, żeby nie było, że znowu nie potrafię jeździć, to trochę to coś tam trenowałem, ale... jak widać, za mało. No dobra, nieważne. Teraz tak, mógłbym oczywiście troszeczkę sobie ułatwić i grać na automatycznej skrzyni biegów, ale pomyślałem, jak się bawić, to się bawić, drzwi wyrąbać, okna wstawić, nie ma co się rozdrabniać, nie? Jak już na porządnie, to na porządnie z tym realizmem lecimy na Full Metal Jacket. Oczywiście w tej serii, bo ten pierwszy odcinek taki troszeczkę przegadany o wszystkim i o niczym, oczywiście w tej serii postaram się ględzić o ciekawostkach, będę kontynuował tą moją słynną historię zagrajmerską, żeby po prostu te ciekawostki się pojawiały. Troszeczkę z tej perspektywy strzeliłem sobie w kolano, dlatego że w serii Zagrajmy w Farming tej pierwszej
No to zobaczcie, ile ja tam opowiadałem. To była potężna 121-odcinkowa seria, gdzie opowiadałem wam o historii rolnictwa od czasów praktycznie średniowiecznych, antycznych do współczesnych. Opowiadałem o technologiach rolniczych, o markach rolniczych, o polskich przedsiębiorstwach rolnych, o największych gospodarstwach rolnych świata, o żywności i rynku spożywczym. Dosłownie o wszystkim. O czym ja tam nie opowiadałem? O wpływie człowieka na klimat ziemi, o polskich markach w stylu właśnie historii polskich marek, producentów maszyn rolnych, takich jak Ursus, takich jak właśnie Bizon i tym podobne, fabryka maszyn żniwnych w Płocku. No dużo tego było, naprawdę opowiadałem o wszystkim, nawet o maszynach rolniczych autonomicznych i o tym, jak rolnictwo prawdopodobnie będzie wyglądało w przyszłości, więc troszeczkę sobie strzeliłem w kolano, bo ciężko powiedzieć, o czym będę snuł opowieść tutaj. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, coś tam niby wymyślę, ale z drugiej strony, no to tak trudny sobie chleb. Czekajcie, teraz coś to czasem mrygną te tekstury, no nie powinny teoretycznie, no ale... Trudny sobie chleb zafundowałem, bo naprawdę będę musiał nieźle kombinować, żeby opowiadać o rzeczach, o których do tej pory nie opowiadałem, nie? Jeszcze nie wiem o jakich, ale coś tam o czymś myślę, coś tam ciekawego wymyślimy. Z pewnością o historii rolnictwa znowu bym chciał poopowiadać. Być może skupiłbym się na kolektywizacji rolnej, jak to wyglądało na terenie różnych państw na świecie. Inna kwestia, że też troszeczkę chciałem wam poopowiadać o polskim rolnictwie i o tym, dlaczego ono wygląda tak, jak wygląda obecnie w Unii Europejskiej, a też jest dosyć specyficzne, ale o tym myślę, że ciekawostki zaczniemy dopiero od następnego materiału. Dzisiaj to jest materiał zapoznawczy, więc chciałem tak troszeczkę coś wam pokazać, troszeczkę coś tam pograć, troszeczkę coś tam ruszyć, ale przede wszystkim się z wami przywitać, no i powitać was w nowej, mam nadzieję, bardzo klimatycznej, fajnej, no i urzekającej serii. Mógłbym nawet oświetlenie sobie włączyć. Proszę bardzo. No zacznie w opór! O Boże, jakie to jest klimatyczne, no nie mogę. Nie wiem, czy mi się nie rozregulowała kierownica, bo te przyrządy nacisku kończyn dolnych bardzo agresywnie reagują, powiem wam szczerze. I mam takie wątpliwości. Niestety ta kierownica czasami potrafi się rozregulować i potrafię wejść do gry i ona ma zupełnie inne ustawienia niż wcześniej ustawiałem. Nie wiem czemu, nie znam się, ja tu tylko sprzątam, ale wydaje mi się to co najmniej dziwne. No i zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem, że tak naprawdę to się nawet nie uzbiera pełen zbiornik. A to jest jeszcze pole łączone, bo przecież tu jeszcze było na tym drugim troszeczkę tego rzepaku. A gleba też nie jest taka beznadziejna, bo tutaj mam te 103% plonowania. Chociaż zaraz zobaczymy, jaki tu jest w ogóle potencjał plonowania, bo nie wiem. Czy wyciągnąłem, wycisnąłem wszystko. Spodziewane plony 120%. Jak to jest w ogóle możliwe? Nie rozumiem. Jak może być spodziewany plon 120%, skoro mam glebę na 101%? Ktoś mi to wyjaśni! Mam nadzieję. No, tak czy inaczej, ludziska jadymy i cofamy, i tak to będzie. Zrobię ten rzepaczek tutaj i prawdę mówiąc, wiele tej roboty nie zostało. Tak naprawdę to są dupo pieniądze. Powiedzmy sobie szczerze, że no co ja za to dostanę? Tyle co kot napłakał. No nie jestem obecnie wielkim rolnikiem, nie mogę sobie pozwolić na nie wiadomo jakie rarytasy. No ale po płodach rolnych z danego roku, po żniwach, to jednak człowiek by chciał te chociaż czterocyfrową liczbę na koncie zobaczyć, prawda? Więc mam nadzieję, że tak będzie. To jest tylko jedno pole, powiedzmy sobie szczerze, to jest tylko rzepak. Do tego mam jeszcze kukurydzę ziarnówkę, kukurydzę na kiszonkę. Do tego mam jeszcze całkiem sporo pszenicy, co prawda na słabym gruncie. No i te dwa lasy, które chciałbym w przyszłości zaimplementować właśnie na poczet pól. Chciałbym je uruchomić, chciałbym po prostu te lasy, powiem wam szczerze, wprawić w to życie, żeby mogły plonować, ale to do tego potrzebuję odpowiednich maszyn, ludziska. Zwykłym ciągnikiem tego nie zrobię. Gdybym miał jeszcze kierowca, to kierowcem się można bawić w wyciąganie korzeni drzew z ziemi, w tworzenie pól z lasu, tak? W odbudowanie ugorowanego pola. Kierowcem się da, jestem tego pewien, bo sam oglądam kanał rolnika Łukasza, który robi takie usługi dla innych ludzi, to znaczy kierowcami potrafi orać ziemię, także właśnie te wszystkie konary drzew, te wszystkie podziemne rzeczy z nich, korzenie, systemy korzeniowe się wywalają, no i tworzy się pole. Czy mnie ten kombajn trochę zdycha? 6 na godzinę, chyba tak, zmniejszę bieg. Nie, na tym biegu jest jeszcze gorzej. No to nieważne, nie było tematu. Natomiast ja mam ciągniki. Kierowiec ma 250 koni, rolnik Łukasz go teraz przestawia na 400, natomiast ja mam ciągniki.
Co mają koni, powiedzmy sobie szczerze, nie za dużo. No najmocniejsza moja obecnie posiadana maszyna to jest Belarus. Ona ma kuca, dokładnie, żeby wam nie skłamać, 80. Zaraz potem jest Ursus C382, z tego co pamiętam. On ma koników 75. Potem jest C360, która chyba ma 52 konie, z tego co pamiętam. I na końcu jest C330, czyli ciapek. No ciapek, no to wiadomo, to jest 32-konny ciągnik, z tego co pamiętam, chyba jakoś tak. Że tam to nie jest taka równa liczba, tylko te 32 konie są. Więc, no i teraz czy przejadę? No właśnie. Chciałem sobie nastawiać troszeczkę drzew, żeby to było takie, wiecie, urozmaicone. No ale przy uprawie, no to wiadomo, że z tym będą pewne problemy. Ludzie ludziom zgotowali ten los i obawiam się, że ja sam sobie zgotowałem ten los. Więc czekajcie. Ja to zrobię, ja ogarnę, Janusz, trzymaj piwo. Ja nie zrobię, jak nie zrobię? No pewnie, że zrobię. Co, kurna, jak to jest, no? Jak jest? No i zobaczymy, jak to będzie z tym wszystkim. Zobaczymy, w ogóle jestem bardzo ciekaw, bo tak naprawdę wkroczyłem w nowe gospodarstwo rolne, więc dla mnie to jest jedna wielka niewiadoma, znak zapytania. Ile ja zarobię na pierwszym sezonie? To jest bardzo ważne, bo potem będę rozszerzał mój areał. Będę starał się kupić więcej świń. Potem krowy, będę się starał kupować kolejne ziemie. Tak jak powiedziałem, o, ale to jest góra. I to mi się właśnie podoba, że właśnie te góry są. Kurde, jakie to jest fajne. To mi się tak mocno podoba, że pojęcia nie macie, że są te górki. Tak mi tego brakowało. To jest coś niesłychanego. Dobra. I teraz tak. Trzeci bieg, V i B. No troszeczkę za wcześnie. Do tych upraw tam jeszcze kawałek jest, ale nie, nieważne. Dobrze jest, kurna dziod, jak jest. Ale się bawię, pojęcia nie macie. No i taki pełen zbiorniczek wyjdzie. 3,5 tony w zbiorniku tak naprawdę mam pojemności, prawdopodobnie. Z tego co widzicie, tego rzepaku wyjdzie tak naprawdę... No 3,400. Nie więcej, więc... Nie można mówić o spektakularnym sukcesie tego roku. Ale może akurat nie urodzaj był. Moim planem rozwojowym na ten sezon przede wszystkim jest to, znaczy zaraz wam pokażę co. Już to o tym niby mówiłem, ale jeszcze pokażę, bo tak wiecie, jak się pokaże człowiekowi tak po prostu en face, to zawsze człowiek lepiej widzi. Tam się znajduje zbiornik, z tego co widzimy nawet do wskaźnika się nie zasypało, czyli do tych takich kółeczek. To jest rzecz, która ma na celu dawać znać kierowcy bizona, ile jest zapełnienia zbiornika, czyli właśnie te kółeczka. No, dopiero gdzieś tam na dole tego dolnego kółeczka widać te ziarna, czyli tak naprawdę no wstyd. Wstyd, ale z drugiej strony od czegoś trzeba zacząć. Nie od razu Kraków zbudowano, a Rzym tym bardziej prawdopodobnie. Dobra, stój wasz mość i robimy wysyp. Tak jak mówiłem, automatico. I am bombastic, Mr. Fantastic, Mr. Lova Lova, and you Mr. So, wow, romantic. Automatyczna robota. Pięknie, pięknie. Wybaczcie, że bardzo dużo gadam na tym materiale, ale jestem strasznie podniecony w związku z tym, żeśmy się spotkali w tak czcigodnych okolicznościach przyrody, więc mam nadzieję, że mi tego za złe nie macie. No i ja tego wyjdzie. Czekaj, czekaj, no trochę cofnij. Tam jeszcze nasypiemy. O! Żeby tak równomiernie się rozłożyło, mniej więcej plus minus. Dobra, dobra. No trochę tego będzie. Jedna przyczepa, no ile ja na tym mogę zarobić? No, to nie będą kokosy. Ile jest za tonę rzepaku tak naprawdę? Tak z czystej ciekawości, nieposkromionej ludziska. Ile jest za tonę rzepaku? Za tonę rzepaku powiem wam. Ale nie teraz, tylko w najlepszej cenie. 1300, to powiedzmy jak będą te najlepsze zimowe ceny, to 1400 za tonę wyciągnę. Tutaj mam nieco ponad 3 tony, czyli... 4,5 tysiąca złotych myślę za to zarobię. Nie są to kokosy, ale już będzie coś. Tak na... O! Patrzcie, ja tutaj mogę pasy transportowe. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć, to jest nowy mod. 3,5 tony. No, 65% przyczepy załadowane. Tak naprawdę ciekaw jestem, czy ten Ursus ją pociągnie, bo to jest raczej taki mały ciągnik, a ta przyczepa, no, ogólnie ma ładowność do 5 ton, więc ona taka filigranowa też nie jest, ale myślę, że powinien sobie z nią poradzić. Jakbym ciapka tutaj przyłączył, mogłoby być gorzej, ale z tym Ursusem powinno jakoś dać radę. Mam w każdym razie taką nadzieję. Zobaczymy, czas pokaże. No, ale miałem wam mówić, oj, trochę źle, poczekaj. Coś to tak agresywnie mi reagują te moje pedały. I powiem wam szczerze, mam podejrzenie, że się znowu rozregulowało.
Nie wiem, od czego to zależy. Jak coś, to możecie napisać w komentarzach. Dlaczego po wyłączeniu gry potrafi się zresetować ustawienie kierownicy? Trochę takie dziwne. Da radę? Myślę, że powinno. O, pięknie. Kurna dziot! Ja to normalnie jestem profesjonalista, proszę ja was. Nie byście się nie spodziewali takiego profesjonalizmu po mojej skromnej osobie. No, znając moją działalność na YouTube i to, jak potrafię lamić, to z pewnością byście się nie spodziewali, chociaż jestem skłonny w to uwierzyć, że już się pojawią ludzie, którzy będą narzekać, że o, Grzechu, w ogóle nie ogarniasz tego sterowania, nie potrafisz grać na kierownicy, chunowato to wygląda, na niczym się nie znasz, jesteś głupi. O! To jest tak zwana... Boże, jak to się nazywało? Konstruktywna krytyka o współczesnych czasów. No, miałem mówić, co będę planował zakupić. Mój plan rozwojowy, postaram się mniej więcej przed każdym sezonem wam mówić, jaki jest mój plan rozwojowy na kolejny sezon. Nie wiem, ile zarobię w tym sezonie. Mam nadzieję, że tyle, że mi na realizację tego planu wystarczy. Ale po pierwsze, chciałbym kupić to pole. One jest na razie dosyć puste. Ja w przyszłości na tych polach, które będę miał, postaram się dodać jakieś fajne obiekty, jakieś takie... Coś, żeby tam się działo, takie przełamanie rutyny, nie? Więc tutaj myślę, też coś dodam. Dodałbym jakieś... Szlak, czekaj, ja bym... Co w ogóle chciałem? Chciałem to. O, system budowy, tak jest. Tutaj jest takie potężne zagłębienie terenu, więc tutaj bym myślał jakieś takie bagienko zrobić. Nawet nie jeziorko, tylko takie widać, żeby to było takie dostrzegalne, że tutaj jest bardzo tak jak grząski grunt, takie bagno w tym zagłębieniu. A tutaj na górce, z tyłu, bym delikatne zadrzewienie zrobił, może jakiś jeden budynek taki ciekawszy postawił. Wiecie, żeby na tych polach rzeczywiście coś było do oglądania. Z tego, co widzicie, na każdym polu starałem się jakieś takie zabiegi małej skali zrobić. Tutaj taki mały lasek, sterta drewna, tutaj jakiś taki strach na wróble, żeby coś się działo, nie? Tutaj koło odwoza, kamyczki. Mamy tą ambonę. Oczywiście, jeżeli chodzi o las, przy lesie mamy, no, rzecz jasna, samo jeziorko. No ale do tego też kombajn tutaj stoi. Mamy właśnie tą strefę militarną, czyli zapory przeciwczołgowe i wóz opancerzony. A przy tym lesie z kolei mamy właśnie ten przekaźnik radiowy. To też, myślę, bardzo fajny klimacik robi. No i tak się postaram w przyszłości, w miarę możliwości, zawsze urozmaicać te pola, żeby nigdy nie były puste. Bo osobiście uważam, że chociaż ta mapa zielonka jest rewelacyjna, fenomenalnie wykonana, to niestety pola ma potwornie felerne, strasznie puste, słabe po prostu. Dobra, wiecie co? Postaram się przejechać na kolejne pole z kamerą wśród zwierząt, ale zajadę na to pole... Panie Murzyn, idź pan stąd! Co to w ogóle Murzyn na zielonce robił, a nie wiem. Się zalęgły po prostu. Musi sąsiad się dobrze opalił. Nieważne. Tak czy inaczej, zajedziemy na moje kolejne pole od dupy strony, czyli bezpośrednio tutaj. Tą drogą, prawdę mówiąc, nigdy nie jechałem, ale z tego, co widzę, jakoś się ogarnie. Gorzej, jakbym miał jakiś większy kombajn, ale... Chociaż dosyć ciasno tutaj jest, przyznam szczerze. No, tak, no... Aha, tu jest taki zakręt. A widzisz, nie wiedziałem. No to się człowiek uczy całe życie. To teraz trzeba będzie tego śledziucha jakoś zjeść. O Boże, Hedem mi przyhaczył, ale będzie jazda. Nie, przepraszam, to drabinka jest. Poczekaj, muszę się wycofać. Jest bardzo trudny technicznie zakręt, powiem szczerze, który nie wiem, czy w ogóle ogarnę, dlatego że z jednej strony mam... Tak się wkopałem, nie testowałem tej drogi, pierwszy raz tutaj jestem. Do wujka dopiero co przyjechałem, nie jestem tutejszy, tak jak mówiłem. Wujek to by wiedział, żeby tędy kombajnem nie jechać, a ja po prostu nie wiedziałem. No i efekt jest taki, że się wdupiłem, bo z jednej strony mam płotek, dosyć taki wystający, a z drugiej strony mam latarnię. No i powiem szczerze, z takim bizonem manewrować, jakim teraz jadę, no to tak trochę się człowiek może spocić. Czy ja przy tej latarni się nawinę? Bladego pojęcia nie mam. Coś tak chyba nie bardzo. Czekajcie, to trzeba będzie na parę razy zrobić. Spróbujemy tak technicznie dobrze zagrać, to znaczy zrobić to z kamerą od środka. Może się uda, może się nie uda. Poczekaj, Veno, trochę cofnij, Groman. Ja bym chciał... O, właśnie w tę stronę i teraz tutaj. Ale się wdupiłem. No właśnie, to jest takie nagrywanie, że to człowiek nigdy nie przewidzi. Niektórzy mi mają bardzo za zło, ja tam czytam te komentarze bezustannie. Praktycznie muszę tak się mocno wypuścić na to pole, żeby tą latarnię minąć. Moim zadkiem chyba się udało. A, gówno się udało, przyhaczyłem znowu. No pewnie, że przyhaczyłem. Kurna dziot, zaraz wyrwałem chwasta i tyle w temacie. O, słuchajcie, ale się wdupiłem. No to narobiłem teraz, to naprawdę. O, nie wiem, czy to ogarnę, zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy to się jeszcze da ogarnąć, bo tak trochę nieprzyjemnie się to stanęło. Jak to teraz wygląda, tak. Problem polega na tym, że nie mogę jechać przed siebie, bo tam mam rzekę, nie? I ten temat jakoś trzeba ugryźć. Wyjdę na chwilę na zewnątrz, zobaczę, jak to wygląda. Musiałbym się tym zadkiem trochę oddalić od tej latarni, ale też nie jestem w stanie, bo mi już header haczy i to jest taka robota. Oj, ciężka sprawa. Ciężkie życie, ciężkie tematy.
Nikt nie mówi, że będzie letko, ale też nikt nie mówi, że będzie tak ciężko. Już będę wiedział, żeby tą drogą nigdy w życiu nie jechać takim większym, wiełkrzym zestawem, bo się wdupiłem teraz w drzewo i taka to robota. Czekajcie. Może się uda. Na swoje usprawiedliwienie mam ludziska to, że dzisiaj byłem na poprawkach tatuaża. Tego tatuaża z Jokerem na prawej ręce. Więc mam obolałą górną prawą kończynę. Na to wszystko zrzucę, że to jest tego wina. Dał radę ludziska. Das Victoria. Nie znałem swojego męstwa po prostu, niczym Zagłoba z ogniem i mieczem. Któż by się tego mógł spodziewać? Jeszcze mostek, czyli jeszcze nie jest łatwo. Jeszcze nie mogę odetchnąć. Tu jest oczywiście to moje pole. O Boże, co tu się narobiło w ogóle? Patrzcie, przy oraniu pola musiałem wjechać na drogę niechcący, trzeba to będzie naprawić. W każdym razie, po prawej jest moje pole, ale ja bym chciał się ustawić na troszeczkę bardziej od frontu tego pola, więc na razie jeszcze jeździłem przed siebie i zobaczymy, dokąd mnie to doprowadzi. Jak będę karczował ten las w przyszłości, to wiadomo, że wszystkich drzew nie wytnę. Z tej strony, tutaj jest takie mocne zagęszczenie przy tej ambonie, to bym zostawił, natomiast ogólnie większość tych drzew chciałbym wyciąć i wtedy powinno być po prostu lepiej. Co tu wiele mówić. Wiecie co, nawet wam powiem, że mógłbym na swoim terenie tu zostawić ten wózek, bo teoretycznie na tym polu po lewej jest dużo przestrzeni, ale po co mam stawiać na czyimś polu, jak tam jest mój las? Prawda? Więc po co mam to tak robić? Wjedziemy na ten lasek, tak porządnie wjedziemy, żeby nie było. No chyba powinno być dobrze. Hamuj! Rozepnij to! Oczywiście cały czas pytacie mnie o to, czy pojawi się paczka modów ode mnie, od Grzecha 40, która by obejmowała stany gry, tą mapę, wszystkie mody, z których korzystam, całe to gospodarstwo. Postaram się, żeby się pojawiła. Nie wiem jeszcze kiedy, ale postaram się, żeby się pojawiła. I wtedy będziecie mieli linki do tego w trzech paczkach, aktywne przez 7 dni. Dobra, czekaj, wyłącz to. Lampy też wyłącz, to już będę przygotowany na kolejny materiał. Już maszyna stoi, teraz jeszcze tylko ciągnikiem odwiozę tamte płody rolne i będziemy się żegnać, bo naprawdę odcinek jest potwornie długi. Aż takiego nie chciałem nagrywać, Bianka już na pewno jest rozsierdzona. No, na kolejnym materiale zajmiemy się tą pszenicą i będzie też fajnie, myślę, będzie klimatycznie. Natomiast dzisiaj, co wam mogę powiedzieć? Coś tu zacząłem o czymś mówić. A, właśnie, o paczce modów. Tak, ludziska, paczka modów będzie, jeszcze nie wiem kiedy, z pewnością wtedy stworzę o tym materiał na YouTube i będą to linki aktywne przez 7 dni. Jeżeli ktoś sobie życzy, bo też niektórzy mnie o to pytali, czy jest taka możliwość, żeby ktoś to opublikował na stałe na jakichś serwerach za moją aprobatą, żeby to nie wygasło z czasem. Jest taka możliwość, oczywiście. To są linki, które oddaję pod waszą komendę. W ogóle się nie obrażę, jeżeli ktoś tam to puści w świat, jeżeli wrzuci na przykład na ModHuba czy coś. Proszę was uprzejmie, wrzucajcie, rozpropagujcie to. Rozpowszechnijcie, jak tylko uważacie za stosowne. Ja w każdym razie umywam od tego ręce, no bo to już nie ja robiłem. No, tak czy inaczej, jeszcze wspomniałem o tym Jokerze. Taki to jest świat, że tak naprawdę, chociaż tatuaż z Jokerem robiłem latem, to dopiero teraz robiłem na nim poprawki. Wyobraźcie sobie, takie są pozajmowane terminy u tatuatorów w Katowicach. No co, no zobaczymy, co to wyjdzie, jak się zagoi. Już zapomniałem przez ten czas, jak to napieprza. Robienie tatuaży to jest naprawdę bardzo bolesna sprawa. Ale potem powstaje coś fajnego na całe życie. Czy ja minąłem skrzyżowanie? Odpowiedź brzmi tak. Jest, panie prezesie, minął pan skrzyżowanie. Wiecie co, mógłbym jechać dalej, ale ja bym chciał tą drogą tam wjechać. Na tym mi zależy. Więc pojedziemy, zawrócimy u sąsiada. Tak zrobimy. No i ludziska... No boli robienie tatuaży, powiedzmy sobie szczerze, natomiast jednocześnie jest to coś fajnego. Ja akurat jestem osobą, która na ból jest dosyć taka odporna, to znaczy jak się zawezmę, to zniosę bardzo dużo. Więc też mi właśnie tatuażysta wiele razy wspominał, że rzadko kiedy spotyka ludzi, którzy od początku do końca sesji potrafiliby być tak totalnie bezemocjonalni jak ja. Że totalnie po mnie nie widać nic, ani żadnego grymasu, ani nic nie syknę, nie powiem, nie proszę o żadną przerwę, nigdzie się nie poruszę, na luzie sobie... Z nim gadam o wszystkim i o niczym. Bo ja to duszę w sobie, co nie zmienia faktu, że boli jak jasna cholera, nie? No dobra, jedziemy na gospę. Zostawię to sobie w silosie. Oczywiście, no teoretycznie mam silos jednokomorowy, więc to powinno być tak, że jak tam wsypię rzepak, no to już inne uprawy powinny się nie móc zmieścić, no bo
No bo wiecie jak jest, ale z drugiej strony... No, nie przesadzajmy z tym realizmem. Kiedyś zrobiłem ankietę w tej sprawie na kanale, to poprosiliście, żebym wszystko sypał do jednego silosa. Bo taka prawda, no też nie ma, albo nie ma po co robić monokultury, gdzie sadzę na większości pól pszenicę, bo to by było nudne, a z drugiej strony ludzie tak robią w realnym świecie. Z drugiej strony, tylko gdzie mam strefę interaktywną pod silo? Zaraz zobaczymy. Z drugiej jednak strony, nie ma też co stawiać 10 silosów, żeby to realistycznie wyglądało, bo jakbym postawił 10 silosów pod każdą uprawę z osobna, też by to nie było fajne. Ty, gdzie mam ten wysyp? O Boże, ja mam go chyba tutaj po lewej, mi się tak wydaje. Czekajcie, włączę sobie strefy interaktywne, to zobaczę. Gdzie to będzie? W sumie skala czasu trudności gospodarczej drugo, wzrost sezonowy, miesiące widok, maszyn, stały miesiące, śnieg, pod koniec kamienie, chwast, sterowanie, brudzenie. Nie, to nie będzie tutaj, to musi być tu. Strefy interaktywne, gdzieś na górze to powinno być. Znaczniki stref interaktywnych, no i zobaczmy. Gdzie to dokładnie ten syp się znajduje? O Boże, o Boże, no to trochę zdupcyłem. Chociaż, poczekaj. Bo wiem, że tego moda się też rozkłada. Ja z niego niby korzystałem, ja go już testowałem, ale... Ha. Wiem, że jego się jakoś rozkłada. Pasy se zapiąłem, to pasów akurat zapinać nie chciałem. Czekaj, czekaj, ja odjadę tym ciągnikiem. Może do tyłu. Aha, dobra, bo tutaj inaczej działa. Czekaj, 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 czekaj. A tak, zdupcyłem po całości niby. To jednak trzeba do przodu. Czy ja się tu nawrócę? Nie wiem. Mam tego tura z przodu, to trzeba dobrze ogarnąć. Nie, no niby tam jest. Tylko jeszcze pytanie, jak ja mam syp na tej przyczepie? Wyładuj tutaj kierunek tył. A widzisz, dlatego mi się nie pojawiło. Dobra, to w takim razie wyłączamy sobie znowu strefy. Raczej nie będę grał na strefach, dlatego że to jest bardzo klimatyczne, jak te znaczniki są wyłączone, nie? To tak trochę ohydnie wygląda, jak są powłączane. Ja wiem, że to ułatwia grę, ale z drugiej strony, no... Jednocześnie zbyt piękne nie jest, umówmy się. I teraz by tam trzeba było jakoś wcofać. Najlepiej bezproblemowo, tak bym sobie życzył. Zobaczymy, jak wyjdzie. Powolutku, pomalutku, potichońku, potichońku. Jak to mawiają Czesi, nigdy i nigdy, nigdy i nic. A co ja w ogóle robię? Nic to nie wychodzi. Czekaj, to trzeba poprawić wszystko. A bo tu dom mam, a widzisz. To dom też nie jest dobrze zniszczyć. Wolałbym go nie niszczyć. Czekajcie, wiecie co, ja tam zupełnie inaczej podjadę. Zrobimy to spokojnie, ludziska, ja wam go dom. Co ja nie zrobię, trzymaj piwo. Będzie zrobione. W każdym razie trzeba się trochę postarać. Czyli podjechalibyśmy z tej strony. I teraz powinno to normalnie się wysypać. Tam mi się wydaje, że da radę. No, już naprawdę jest w punkt. W mordę kopane! Ale mi się nie wyświetla. I o co to chodzi? Ja ten silos testowałem. I wtedy działał. A teraz tak jakoś średnio najeżdża. No i o co to chodzi? Jeżeli bym to tutaj wysypał, to co się stanie? A widzisz. No to nie fajnie. Czemu nie działa? Wiedziałem, że musi być z problemami. Bez problemów byłoby po prostu nudno, wydało się. Dobra, ja to ogarnę już poza nagrywaniem. Myślę, że wtedy... ten silos na pewno działa jako modyfikacja, bo tak jak mówię, testowałem to kiedyś. No ale muszę rozpracować, w jaki sposób ona działa i dlaczego nie działa wtedy, kiedy działa. Tak czy inaczej, na dziś ode mnie to tyle. Taki to pierwszy materiał zapoznania się z ową serią. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Czy wam się w ogóle podoba, czy wam się nie podoba. Jak wam się podoba moje gospodarstwo, jak wam się podoba to, co tutaj stworzyłem. Jak wam się podobają te nowe shadery, udźwiękowienie i tak dalej. Oczywiście paczka shaderów od samego Jankusa. Bardzo serdecznie polecam. Link do tej paczki, do jego materiału, gdzie on ją poleca, również postaram się zmieścić w opisie, jeżeli tylko nie zapomnę. Natomiast piszcie co o tym wszystkim myślicie, czy uważacie, że seria będzie fajna, czy nie fajna, jakie macie jakieś takie wskazówki dla mnie i ogólnie. Na dziś ode mnie to tyle. Jak wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite, powiadam wam. No i komentujecie, oglądajcie, wyświetlajcie i w ogóle wszystko róbcie. Czym ta się ludziska, cześć.